Cześć kochani, ja nazywam się Michał, jakby ktoś nie wiedział tak w ogóle i chciałem wam pokazać, jak wygląda koncert zespołu Ich Troje z tyłu sklepu. Ten facet z przestarzałą gitarą to Piotrek Tyszkiewicz, nasz gitarzysta numer jeden. Witam. No niestety zespół przeżywa czasami drobne problemy, dlatego nie stać nas na lepszych muzyków. To jest zdobywca Oscara polskiego jazzu, nie wygląda taki mały, niepozorny, ale najdłuższą rurę w zespole ma. Mam jeszcze dłuższą, saksofonie... co zrobiłeś? No patrz, mikrofon mi zrzuciłeś. Michał Kobojek gra na saksofonie, że on jest nieważny, nieważny. Okej. Łukasz Klaus gra na bębnach, normalnie rozbiera się do połowy, siedzi w samych majtkach. Jak to Michał, nieprawda. Jak nieprawda, telewizja nie kłamie, wszystko widać. Okej. Później mamy faceta, który, jak mówiłem, na wielu koncertach strasznie dużo żre, ale też ma bardzo ciężki instrument. Na basie Bartek Lewandowski. Świetne, prawda? Świetne. Tak, ale jest przesympatyczny. Mark B na klawiszach, wielki hip-hopowiec z miasta Łodzi. Chciał się urodzić w Kielcach, ale mu nie wyszło. To jest czułek, to jest Leszek. Leszek no, robi to, co w studiu robi normalnie Jacek, a na koncertach robi to Leszek. Leszek dba o to, żeby można było słyszeć na scenie i w hali. Jesteśmy w samym sercu, tak jak czubek odpowiada w głównej mierze za to, żebyśmy my się słyszeli i tym samym grali równo i w miarę czysto. Tak Arek zajmuje się tym, aby ci, którzy kupili bilety i chcą nas posłuchać, aby też coś słyszeli. No ten stolik odpowiada za to, no, z tymi wszystkimi gałkami, na których zna się Arek, no za to, żeby nie było siary i żeby ci ludzie coś z tego koncertu mieli. To jest Daniel. Daniel Tyszkiewicz odpowiada za to, aby... Kurczę, inspicjent tak naprawdę, bo robi wszystko. Biega do nas, pyta się nas, czy się dobrze słyszymy, czy czegoś nam nie brakuje. Między innymi jest odpowiedzialny za tą huśtawkę, która tutaj wisi. On ją ściąga, rozkłada. To jest monitor, na którym wyświetlane są teksty. Niestety od pierwszej płyty jeszcze nie zdążyłem się nauczyć swoich tekstów. I dlatego... Specjalnie dla mnie stoi tutaj ten monitor, abym wiedział, co mam zaśpiewać. Tu właśnie siedzi Andrzej i z takim małym monitorkiem, na którym wyświetla mu się to, co mnie się wyświetla i przesuwa dokładnie paluszkiem teksty. Dorota jest odpowiedzialna za makijaż. Za włosy, za majtki, za łezki, no za wszystko to, co się dzieje z tyłu, za przebiórki itp. itd. itd. No to jest niestety, jak widzicie, no, człowiek gruszka, człowiek krowa. No, on ma za zadanie, ja nie wiem w zasadzie jakie. Robię herbatę, tak naprawdę nikt do tej pory nie wie, kto go zatrudnił i dlaczego. Ale jest z nami, wychodzi przed koncertem, wychodzi po koncercie. I w trakcie, czasami w trakcie. I wkurza ludzi. No. Jak mam chwilę czasu, wychodzę w trakcie. Czasami wychodzę, jak się koncert skończy. Dwa dni po koncercie najczęściej. Mam taką właśnie obsługę. Dobrze, to wystarczy. To jest krokodyl. Krokodyl jest odpowiedzialny za to, aby nam świeciło, czyli za światło. Broń Pan Bóg, nie to, które tutaj się pali, nie za te żarówki, tylko za te na scenie. To jest dwóch Bartków, którzy zajmują się koordynowaniem prac ochrony miejscowej tak naprawdę. I czy ja wiem, że można powiedzieć ochrony osobistej, tak naprawdę ochrony osobistej mniej. Oni przeprowadzają nas z i do samochodów, z i do hotelu. Dbają o to, żeby nam się nie stała krzywda. I to nie poprzez przeciwników zespołu Ich Troje, tylko zwolenników zespołu Ich Troje. To jest
Jola jest prawą ręką menadżera, to się teraz tak nazywa. No ale w każdym bądź razie zajmuje się tym, żebyśmy mieli hotel, łóżko, lekarstwo, lekarza, żebyśmy zawsze dojechali, pilnuje, dzwoni, budzi nas po nocach jak trzeba. No po prostu taki człowiek, który z zasady wkurza.